pod znakiem premier. Premierowe zwycięstwo w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie Wróble Tutor Maliki, no ale również dla ciebie mecz, który na długo zapamiętasz, bo dla ciebie również pierwsze trafienie na tym szczeblu. Bardzo się na pewno cieszymy z tego zwycięstwa, bo myślę, że potrzebowaliśmy go. Wygraliśmy mecz w Pucharze, teraz wygrywamy drugi mecz rzędu z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie. Jest to nasze pierwsze zwycięstwo i na pewno bardzo się z tego cieszymy i postaramy się w kolejnym meczu też dać z siebie wszystko i przywieźć z Radomia 3 punkty. Czy łatwo było zdobyć tą bramkę? Znalazłeś się w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze? No tak, znalazłem się w dobrym miejscu, dobre dośrodkowanie Bartka Kukułowicza i zdobywam tą bramkę na 2-1. Na pewno się cieszę, bo jest to moje pierwsze trafienie w Ekstraklasie. Wychodząc na Murawę, miałeś tak podświadomy taki cel, życzenie, pragnienie, nadzieję na zdobycie tego gola? Na pewno tak. No, wchodziłem przy wyniku 1-0 dla drużyny gości i po wejściu starałem się zrobić wszystko, żeby gdzieś tam pomóc zespołowi odwrócić ten wynik i przechylić szale na naszą stronę. Wskazówki trenera pomogły? Na pewno tak. No, gdzieś tam każdy z nas, kto wchodzi, chce pomóc zespołowi i w dzisiejszym meczu myślę, że te zmiany to był taki pozytywny impuls i pomogliśmy drużynie zdobyć 3 punkty.